Po niezwykle wyrównanym meczu z dogrywką KSAGH pokonało Biofarm Basket Poznań 81-77. Krakowskich koszykarzy dzieli już tylko jedno zwycięstwo od wydostania się ze strefy spadkowej. Siatkarze KSAGH Kraków rozegrali wyjazdowe spotkanie z Exact System Norwid Częstochowa. Mimo przegranego pierwszego seta krakowianie wygrali całe spotkanie 3-1. Siatkarki wzorem swoich kolegów po fachu wygrały pojedynek z SMS Szczyrk. Emocjonujący mecz zakończył się wynikiem 3-2 dla krakowianek. Komar Krakowia pokonała Orlika Opole 5-3. Zwycięstwo przypieczętowali w trzeciej kwarcie, zdobywając 3 bramki. Wisła Kraków na własnym stadionie pokonała lidera Ekstraklasy Lechię Gdańsk 3-0. Krakowia nie odpowiedziała zbyt pokaźnie Wiśle przed derbami. Wynik 1-1 z Górnikiem Łęczna nie może napawać optymizmem. Bramki zdobyli Krzysztof Piątek i Mirosław Kowilo, który pokonał swojego bramkarza. Polska reprezentacja piłki nożnej do lat 21 poznała swoich rywali na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Podczas losowania w krakowskim Centrum Kongresowym 12 zespołów zostało podzielonych na 3 grupy. Podopieczni Marcina Dorny znaleźli się w arcytrudnej grupie z Anglią, Szwecją i Słowacją. Lider pierwszej ligi Play Areny BJM rozprawił się z Dzikimi Dzikami 7-3 i utrzymał 9-punktową przewagę nad Zgodzianką. A w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Beniaminków Di Sopranos rozbiło Pogoń za Chlebem 12-3. W czwartek koło naukowe menedżerów sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało quiz sportowy dla studentów. Atrakcyjne nagrody oraz możliwość spotkania hokeistów Komarch Krakowi przyciągnęły wielu ochotników. 3 grudnia na basenie w Niepołomicach odbyła się zabawa mikołajkowa zorganizowana przez Szkołę Pływania Alligator. Impreza przebiegła w doskonałej atmosferze, a zwieńczeniem zabawy był wspólnie zjedzony tort w obecności samego świętego Mikołaja. Na gali KSW 37 Circus of Pain w Tauron Arenie Kraków Mariusz Pudzianowski pewnie pokonał Popka. Samozwańczy król Albanii nie sprawił wielu problemów byłemu strongmanowi i szybko przegrał przez nokaut. W walce wieczoru w taki sam sposób przegrał Karol Bedorf. Nowym mistrzem KSW w wadze ciężkiej został Fernando Rodriguez.